Czarek, w dwóch meczach ligowych rzuciłeś o wiele więcej punktów niż w 9 sparingach. Jak to ci się udało? Jak to mi się udało? Nie wiem, no kurczę, no grasz jak ci przeciwnik pozwala. No. Nie, no tak poważnie, to myślę, że... Kurde, szczerze powiedziawszy, to nie znam odpowiedzi na to pytanie. No. Nie wiem, no tak wyszło, nie wiem, no może bardziej skoncentrowany podszedłem do tych meczów ligowych niż tych sparingowych, zwłaszcza, że trener podczas tych sparingów rotował składem, z różnych ustawień korzystał, nie zawsze na tych pozycjach czułem się dobrze, jeszcze nie do końca czułem się dobrze w tej obronie, jaką stosowaliśmy przed sezonem, a teraz troszeczkę porozmawiałem z trenerem, ustaliliśmy, jakie są moje mocniejsze strony, które są słabsze i staramy się wykorzystywać te mocniejsze. Grasz świetnie, ale drużyna przegrywa, paniki jeszcze nie ma. Na pewno jednak rozmawiacie na temat postawy drużyny. Jako doświadczony zawodnik masz prawo się wypowiedzieć, cóż trzeba zrobić w tym momencie? No, szczerze powiedziawszy, to do końca nie wiem, co trzeba zrobić. Myślę, że gdybyśmy wiedzieli, to już dawno byśmy to zrobili i wygrywali te mecze. No, trenujemy na treningach zupełnie inaczej. Nasza gra wygląda podczas treningów, no, podczas tych meczów przedsezonowych też było widać, że zupełnie inaczej graliśmy. A nie wiem, kiedy jest walka o punkty, nie wiem, wkrada się tak jakby nerwowość, nie wiem, budujemy z otwartych pozycji, już nie mówię, gdzie jest obrona, ale z otwartych pozycji nie trafiamy, co nie jest normalne. Po farmie tworzy się powoli litewska kolonia, doszedł Linus. To dla ciebie chyba jest dobra sytuacja, grałeś w ostatnim sezonie w litewskiej lidze. Ja nie wiem, czy to jest do końca litewska kolonia. Mamy litewskiego trenera, tak się złożyło, że mamy dwóch zawodników. Równie dobrze moglibyśmy mieć trzech amerykańskich zawodników, wtedy byśmy mieli amerykańską kolonię. Nie, no to nie wiem, to nie wiem, czy trener podjął taką decyzję, czy prezes, no tak stwierdzili, że to będzie dobre dla nas, ściągnęli kolejnego litewskiego zawodnika. No, na treningach pokazuje się z dobrej strony, teraz musi się tylko wkomponować do naszej drużyny, bo wiadomo, przed pierwszym meczem nie miał za dużo czasu, więc myślę, że z czasem będzie grał coraz lepiej. No, widać było, że szuka podań, szuka zawodników, po pierwszym meczu został jednym z najlepiej podających w lidze. Teraz jeszcze troszeczkę musi znaleźć balans między podaniami a tym, żeby wykańczać akcję i myślę, że będzie wszystko dobrze. No w tym ostatnim meczu z Wasą to Wasze dwójkowe akcje siały spustoszenie w obozie przeciwnika. No do tej pory, jak w zeszłym roku grałem na Litwie, tam mieliśmy rozgrywającego, który też mnie dobrze wykorzystywał, stąd takie moje statystyki były w zeszłym roku. No i zobaczymy, co będzie w tym roku. W Starogardzie powoli stajesz się bardzo ważną osobą, nie tylko dla kibiców. Widać tutaj chyba, że twój pobyt w Stanach Zjednoczonych procentuje. Mówię o sposobie kontaktowania się z kibicami. Masz bardzo popularny profil na Facebooku. Kibice no, uwielbiają cię. Nie, no nie przesadzajmy z tym uwielbieniem. No po prostu no, sam kiedyś byłem w roli kibica. Chciałem mieć kontakt z zawodnikami, no ale nie było takich możliwości. Dzisiaj się to otworzyło. Ja będąc w Stanach widziałem, jak kluby prowadziły takie profile tego, podpatrywałem to, uczyłem się i stwierdziłem, że fajnie by było nawiązać kontakt z kibicami i stwierdziłem, że zrobię coś takiego, zawsze to mogę się podzielić swoimi myślami i myślę, że to ludziom się podoba. A pomysł na zdjęcia skąd czerpiesz? Jakie było to najfajniejsze zdjęcie, które zrobiłeś? Pomysł na zdjęcia? No na zdjęcia, to jest spontaniczne, to jest chwilowe, wiesz, no, na przykład z meczy no, jest mi trudno robić zdjęcia, kiedy gram. Staram się rozmawiać z dziennikarzami, którzy robią te zdjęcia, żeby mi coś tam podesłali. Za to im bardzo dziękuję. No, no i tak to działa. Mhm. Odpowiedziałeś już na wiele pytań od początku twojego pobytu tutaj, podpisania kontraktu. Jakie jest pytanie, którego już nie chcesz nigdy usłyszeć? Jakie jest pytanie? Nie, no nie ma takich pytań, no ale często powtarzam się po prostu te pytania, no i z reguły pada ta sama odpowiedź. No, coś się wydarzyło i ciągle to powtarzam. Taka twoja rola. Dokładnie. Dziękuję.